Football Talks, Marek Marciniak. Dzisiaj specjalna audycja, więc i gość wyjątkowy. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Ernest Iwanda, znany szerzej jako Red. Witam, mistrzu. Witam Cię i bardzo miło, że się widzimy po latach. Człowiek i instytucja nie tylko futbolu, ale ogólnie życia. Red, na dzień dobry chciałem Ci zadać pytanie, czego w życiu jeszcze nie robiłeś? Bo robiłeś tyle rzeczy, że chyba szybciej będzie powiedzieć, czego nie robiłeś. Nie, no robiłem generalnie dużo rzeczy związanych z MMA, dużo rzeczy związanych z piłką nożną, a tak naprawdę najwięcej rzeczy robiłem z show biznesem, czyli co? No byłem raperem, producentem, prezenterem, a teraz jestem na dużym stanowisku w dużej wytwórni fonograficznej. Okej. Stąd jestem lepiej ubrany od ciebie w sobotę o 10. Grałem w Servette Genewa. Do lat 17 zacząłem grać w piłkę od 6 lat. Byłem w zajebistym, mówię, wiesz, no, na levelu szwajcarskim i szczególnie genewskim. Bardzo dobrym byłem prawym skrzydłowym do 14 lat. I wtedy grałem, mój pierwszy klub był Gonsacone, czyli jakby ci powiedzieć, taka mała pod Genewą małe miasteczko. I tam grałem, i tam miałem swoje bandy kumpli, i tak dalej, i tak dalej. I na jakimś jednym meczu przyszli jacyś skauci juniorów z Servette Genewa, która wtedy była, no fajnie, bo już wrócili do pierwszej, do ekstraklasy szwajcarskiej, więc się cieszę, bo parę lat temu, przez parę lat byli w drugiej lidze, czy tam w pierwszej lidze. Jakiś skaut przyszedł i wziął mnie do Servette Genewa. Oczywiście mega się ucieszyłem, ale ku moim zdziwieniu, jak już grałem tam, trener wymyślił sobie, że nie będę już prawym skrzydłowym, tylko że będę stoperem, bo już byłem kawał chłopa. Miałem fajną prawą nogę, ale że tak mówię, byłem kawał chłopa, więc byłem, że tak powiem, stoperem. I to, co mnie właśnie zaczęło nudzić, że generalnie to, co miałem robić, to dziewiątkę po prostu, żeby nie pozwolić dziewiątce, żeby strzeliła gola. Tak się grało kiedyś. No ale ta ładna historia jest, że obok mnie, jako libero, jako piątka, był Patrick Miller. I jak ktoś zagugluje, kim jest Patrick Miller, to jest koleś, który był kilkakrotnie mistrzem Francji z Olympique Lyon. Grał w Mediolanie, grał w Bazylii, grał w Monaco. No ma naprawdę piękne CV i to jest jedna rzecz, która, bo no, po 17, jak skończyłem 17 lat, zdałem maturę, bo w Szwajcarii się zaczyna szkołę rok wcześniej niż w Polsce. Miałem dwie miłości, rap, bo już rapowałem sobie i tak dalej, no i piłka, ale myślę, że przez to, że nuciłem się na tym boisku jako stoper i jakby, jak to powiem, nie spełniałem się. Bo ja lubiłem iść do przodu i tak dalej. Później i tak trener mi pozwalał na przykład wolne strzelać. Parę goli wolnych strzeliłem. Ale generalnie to nie było to, co mnie jarało, co mi się podobało. I mój sąsiad, o wiele starszy, dostał pracę w wytwórni w Nowym Jorku, największej wytwórni hip-hopowej. To był 98 rok. No, dałem maturę i powiedział mi: stary, przeprowadzę się do Nowego Jorku, trochę ci pomogę finansowo i zacznij pracować w wytwórni. I wtedy było rap albo piłka i wybrałem rap. Ale i Natomiast rzecz, tak jak rozmawialiśmy prywatnie, nie mam żadnych żalu, nie chcę wrócić do tyłu, ale strasznie intryguje, do jakiego stopnia bym doszedł? To jest jedna jakby taka moje pytanie życiowe wstecz. Co by było gdyby? bez odpowiedzi, niestety. Ja byłem specjalistą, wiadomo, drużyny chorwackiej, która była w grupie z Polską, dlatego myślę, że też Borek mnie tam jakby wsadził. No i Pożydar Iwanow, Świrek, Hajto, Zibi, tak jak powiedziałem, Borek, kto jeszcze tam był? Chyba ten Brzęczek tam był. Brzęczek był, tak, to prawda, Brzęczek był, no ale generalnie o co chodzi? Nie będę zdradzał pewne rzeczy, bo nie będę za innych mówić czy coś tam,
Ale co jest fajne, że wiesz, 2 tygodnie bez swoich kobiet, żon, dzieci, wtedy już swoje pierwsze dziecko, sami faceci, to jeszcze po tym, jak się mecze kończyły, no to wiesz, mieliśmy właśnie w naszym hotelu mały barek, siedzieliśmy, było naprawdę fajnie. Mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, wiem, że Tomek Hajto się nie obrazi, ale Tomek Hajto, który udaje Janasa, trenera Janasa, przed wyprawą, przed meczem, to jest, no miałem po prostu skurcze brzucha i płakanie. No było wesoło i dlatego wydaje mi się, że idziemy, kurde, ile? 10-11 lat później, dlatego pierwszy odcinek Czerwonej Kartki, Zibi Boniek zrobił ze mną wywiad, Bożydar, Świr i tak dalej, i tak dalej. Mam do dzisiaj z nimi bardzo fajny kontakt, bardzo się lubimy i powiem serio, że to tak dziwnie zabrzmi, ale Zibi to jest człowiek, który jak zadzwonię nawet w głupiej sprawie, czy był jeszcze dyrektorem, prezesem PZPN-u, czy jest, zawsze odbierze ode mnie telefon. A kim ja jestem w piłce do Zibiego? No proszę cię, no. I zawsze odbierze. I nawet jak jest zajęty, to odbierze, po cichu powie: Reciu, zadzwoni do ciebie o 20:00, mam spotkanie. Pik. I zadzwoni. Także bardzo chwalę, jak to powiedzieć, przyjaźń, że mam albo kontakt z takim człowiekiem, bo i też jest mi przykro, że dużo ludzi, jak przestał być prezesem, zaczęło go jechać, brzydko mówiąc, czy krytykować. Bo kiedyś życzę mu jak najwięcej zdrówka, bo uwielbiam tego człowieka, ale każdy kiedyś idzie do nieba i jak kiedyś będzie pora, żeby Zibi poszedł do nieba, to dopiero ludzie skumają, ile on zrobił dla polskiej piłki. I że każdy kibic z Polski to jest trenerem, selekcjonerem, wiesz, o co mi chodzi? Tak. To jak na przykład Polska wygrywa z Portugalią, to już, kurde, będą mistrzami świata. A później jak na głupim meczu towarzyskim, wymyślam teraz, tak, remisują z Azerbejdżanem, czy nie wiem, z Armenią, no to Polska jest gorszą drużyną na świecie. Ja chciałbym tylko dodać, że na przestrzeni lat Polska jest po prostu, i tak jest dobrze, Polska jest solidną drużyną europejską. Koniec, kropka. Nie jest w top 5, a nie jest... że tak powiem, w levelu... Bottom 5 też, nie? Bułgarii czy cokolwiek. Jest po prostu średnią, dobrą, powiedzmy, dobra czwórka na 6 drużyną w Europie. I koniec. I denerwuje mnie to, że właśnie tak jak jeszcze raz się powtarzam, jak wygra czy na towarzyskim, czy na ważnym meczu z kimś dobrym, no to już i Kowalscy, i dziennikarze, już, kurde, Polska będzie mistrzem wszystkiego świata, kosmosu i w ogóle teges, a jak na przykład na meczu towarzyskim, czy coś tam jest jakiś głupi remis, no to nie, no w ogóle Polska to są najgorsi, nie? I to mi się najmniej podoba po prostu, bo wydaje mi się, że ja jako kibic Chorwacji, czy dają plamę, czy nie dają plamę, ja jestem zawsze za nimi, po prostu. I nigdy nie uważałem, że są najlepsi na świecie. Mogę uważać, że zawsze mamy, jeśli chodzi o pomoc, jedną, zawsze w top 3, top 5 najlepszych pomocy w narodowej, ale nigdy nie powiem, że są najlepsi, ani nie powiem ci, że są najgorsi, jak coś zrobią, tak? My mamy swojego Piotra Zielińskiego, który mógłby mieć podobny profil, natomiast jeszcze widocznie brakuje mu pewnych elementów i jakbyś porównał właśnie kulturę piłkarską, to jak się gra w Polsce, oglądasz pewnie czasem też mecze ligowe i kulturę piłkarską w Chorwacji. To jest trudne do oglądania meczy ligowe. Mam, bo wiesz, mieszkam w Warszawie, ale moja żona jest z Bielska, więc jestem tak naprawdę pół na pół z Bielskiem, a teściu jest fanem Podbeskidzia. To powiem ci, że idę dla teścia, bo mnie namawia, chodź, pójdziemy na mecz pod Beskidzia. Powiem ci, kumplu mój, że to jest trudne do oglądania. No przez to, że jestem fanem chorwackiej piłki, a że się mówi o Chorwacji, taka brazylijska drużyna Europy, tak się zawsze mówiło, to jestem fanem, wiesz, ataku pozycyjnego. I mam
że Czesiu, którego też właśnie, o, Czesiu też był wtedy w Polsacie na Euro i bardzo się z Czesiem lubimy. Po pierwsze, super się cieszę, że Czesiu jest selekcjonerem Polski. No i dwa, i mam nadzieję, że z czasem, bo już są fragmenty, że już ta Polska gra tym atakiem pozycyjnym, ale dla mnie ciągle jest tego za mało. Mam nadzieję, że tego będzie więcej. To jest mój największy mankament narodowej, że Polska nie gra atakiem pozycyjnym po prostu. Lub za mało, tak? Kładę stówę, Polska wygrywa z Argentyną. Odważna teza. 2-1. Ok? I Polska wychodzi z grupy z Meksykiem. Mogę się bardziej martwić, ale to już jest problem Czesia. Bo czy pójdzie do Barcelony, czy był w Bayernie, no wiadomo, że miał fajnych ludzi, którzy mu podawali tą piłkę. W Polsce ma no niestety trochę gorszy, no bądźmy sobie szczerzy. Więc bardziej opcja, po pierwsze, jaka będzie formacja, a dwa, no jak będą mu podawać piłki, no bo jak podadzą dobrze piłkę lewemu, to ja się nie martwię, że on strzeli. I tu jeszcze raz powtarzam się, czy to będzie Barca, Aston Villa, czy nie wiem, Chelsea, to nie ma, czy nawet jakby poszedł do Kataru grać. Mówię teraz, czy do Arabii Saudyjskiej, czy do MLS, do Chicago Fire na przykład, nie? U nas teraz w kraju jest taka dość ożywiona dyskusja na temat wprowadzania młodzieży do piłki seniorskiej. Przepis młodzieżowca, odpowiedni system, model szkolenia, czy grać rozgrywki z tabelami w piłce dziecięcej, czy nie. Natomiast zanim to, jak wy to robicie w Chorwacji, chciałem cię zapytać o takie dziedzictwo chorwackiej piłki, ale dziedzictwo nie przez pryzmat, wiesz, Davor Šuker, Luka Modrić i tak dalej, tylko co cechuje waszą piłkę, jakie wartości, jaki styl. Mówisz o tych różnicach, wskazujesz na atak pozycyjny, natomiast bardziej chodzi mi, jaki jest etos, etyka chorwackiej piłki, co ją wyróżnia w Europie. Tu mi zadałeś globalne, mocne pytania. Ja mogę powiedzieć, co ją wyróżnia do Polski, bo ja nie wiem, jak wygląda piłka w Grecji, czy nie wiem, w Hiszpanii, czy w Rumunii, tak? Ja mogę powiedzieć, jak wygląda to w Polsce i w Chorwacji. Więc ja uważam, i to nigdy tak naprawdę, chociaż od nowa nie rób ze mnie jakiegoś super speca, bo nie śledzę wszystkich wywiadów. Pozdrawiam Romana Kołtonia, który wiele razy mnie zapraszał. Nie śledzę wszystkich podcastów Romana i tak dalej, ale tego, co oglądałem, a jednak którego trochę oglądałem, to dla mnie największy problem, i tak jak mówię, wydaje mi się, że nikt o tym nie mówi, a jak ktoś to powiedział, to rzadko, to nie jest, byku, czy mają być rozgrywki ligowe już w juniorach, czy ma być tamto, siamto i tak dalej. W Chorwacji, jestem na południu. Zaproszę cię kiedyś. Dzieciaki od 3-4 lat, kiedy się już ten. To jest trochę właśnie porównywane do, jak widziałem, reportaże, do Brazylii, favelas czy cokolwiek. Na plaży kopią w piłę. Kopią w piłę, jak jest ciemno. Na południu Chorwacji jeszcze jakby te złe cechy Zachodu jeszcze nie dotarły. Czyli dzieciaki, mówię teraz Split, moje okolice, tak? Dzieciaki w wieku 8-9 lat nie mają PlayStation. Nie mają PlayStation, nie mają, kurde, nie wiem, laptopa, nie mają. Więc co robią? Grają w gałę, w piłkę. Po prostu. I to jest o tym trzeba zacząć, że okej, i też klimat oczywiście pozwala, no bo. Wiesz, no, szczególnie na południu Chorwacji, wiesz, Zagrzeb jest klimat kontynentalny, czyli w zimie jest zimno jak w Polsce, pada śnieg, bla, bla, bla. No wiadomo, te 3, 4, 5 stopni może jest cieplej, ale tam, gdzie są palmy, czyli u mnie, Split, od Zadaru do Dubrownika, to już wiesz, są palmy, nie pada śnieg, nie wiedzą, co to jest śnieg, więc mogą grać cały rok, że tak powiem, na zewnątrz. I
wydaje mi się, że największy nacisk, nie wiem jak to zrobić, bo jednak te właśnie złe cechy zachodu w Polsce już dawno te dzieciaki to przejęły. Ja mam córeczki, ale widzę po prostu, że PlayStation, apki, srabki i tak dalej. A tam po prostu te dzieciaki wychodzą i grają na zewnątrz, tak? Dziewczyny grają na, czy nie wiem, skaczą na skakance, bawią się to, ale wszyscy po prostu ruszają się, nie? Widzisz, jestem akurat tego zły przykład. Nie, ale o to mi chodzi, więc zanim możemy rozmawiać o juniorach, o coś tam, ja też mogę ci parę rzeczy, co wiem na przykład od Kliżanaca i tak dalej, zaraz będziemy o tym mówić, ale jakbym był kimś tam ważnym w PZPN-ie lub mniej ważnym, to nie wiem jak to zrobić, ale no trzeba byłoby zrobić, żeby te dzieciaki wychodziły z domu, żeby po prostu rodzice mówili, nie wiem, Bartek, masz godzinę dziennie przy komputerze w internecie, ale oprócz to wyjdź kurde z Pawłem i z Mariuszem i idź graj w piłę, idź graj w kosza, idź graj w siatkę, idź graj cokolwiek, tak? I tu się zaczyna już różnica, że te dzieciaki kiwają się już od wieku 4 lat. Czyli tak naprawdę dziedzictwo chorwackiej piłki... No mów. Jedną anegdotę. Jak zauważysz, przez przestrzeń lat, teraz jest trochę lepiej, ale zawsze się mówiło, Chorwacja ma złych bramkarzy i ma średnich bardzo obrońców. I to jest prawda. Znaczy teraz mówię, jest lepiej. Jest ten Joško Gvardiol, który jest małolatem, który gra w Red Bull ten Lipsk, który już wiem, że Chelsea chce go kupić. Także wiesz, bardzo szybko z Dynamo do Red Bull, fantastyczny sezon w Red Bullu i już Chelsea chce go brać, a chłopak ma, możesz sprawdzić teraz, czy nie możesz, nie chcę kłamać, ale ma około 20 lat, tak? Także zatrzymamy fajnych obrońców, mamy Borne Sosę, to będzie przesuper lewy obrońca, też Manchester United jest nim zainteresowany, ale generalnie jeszcze parę lat temu po prostu no, bramkarzy mieliśmy tego Subasicza, ale teraz na przykład mamy samych kurde beznadziejnych bramkarzy, mówię to serio. Dlaczego? Bo od dzieciaka wszyscy chcą być Szukerem, Bobanem, Modriczem, Perisiczem, więc najlepsi jakby grają na pomocy czy na ataku, a ci gorsi siedzą w bramce lub są na obronie i dlatego jest niby... Jak rozmawiałem właśnie z paroma kumplami, którzy są piłkarzami lub z paroma kumplami, którzy są trenerami, no to ta teoria, że od dzieciaka po prostu pomoc, napad jest niby prawdą, nie? Czyli tak naprawdę taką wartością wyjątkową chorwackiej piłki jest po prostu futbol uliczny, ofensywny futbol uliczny. Coś takiego. To jest na pewno początek, a później myślę, że takie szkółki dwie, jak Hajduk i Dynamo, to też jest bardzo wartościowe. W moim miasteczku Omiś, który jest 17 kilometrów na południu od Splitu, to mogę na przykład dać przykład Iwana Perisicza. Po prostu on grał w Omiszu od właśnie tych 7, 8, 9 lat. Nie będę kłamał, nie pamiętam, ale jakoś tak. No i tam są i ligi, i wiadomo też turnieje, no są, wiesz, i to, Semian. No i on miał ten fart lub szczęście lub coś tam, że on w wieku 15 lat z tego Misza pojechał do Sochaux, do Francji. Stąd bardzo dobrze mówi po francusku i dla la 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 la. Ale najlepsi z takiego Omisza, na przykład Karol Letica, no to do Hajduka, tak? Wiadomo. Także tak, juniorzy mają rozgrywki ligowe, mają turnieje. Mówię ci po prostu, jak ja jestem u siebie w miasteczku ileś tam razy w roku, no to akurat moje mieszkanie jest 150 metrów od boiska, Omisz, no to idę na spacer z córką po jakiś chleb poranny o 9, no to już są mecze dzieciaków. Już grają. A dużo macie boisk? I jakie to są boiska? Bo u nas był taki moment, że wszyscy rzucili się na orliki, na te sztuczne trawy i tak dalej. Natomiast ja uważam, że zostały zaniedbane naturalne boiska, bo potem finalnie ci piłkarze grają już na naturalnej trawie.
A piłka i ciało inaczej się zachowuje na nawierzchni syntetycznej, a naturalnej. My mamy bardzo złe boisko. Oprócz Osijek, no te topowe 3-4 kluby, no to mówię ci teraz o mniejszych klubach w miasteczkach, to mamy naprawdę beznadziejne boiska. Jeśli chodzi o, no bo wiadomo, bo Chorwacja też była przecież w bloku komunistycznym, no to jak zobaczysz na przykład nasz narodowy stadion w Zagrzebiu Maksimir, bez ukry, nie wiem, no, nie pamiętam, jak wygląda Polsko Narodowe w Sofii w Bułgarii, no ale myślę, że jesteśmy. Maksimir może być mianowany za jeden z najbrzydszych stadionów w Europie teraz mniejszej, nie? Mamy ciągle, nie ma żadnego stadionu wybudowanego w Chorwacji po 89. Wszystko jest stare, brzydkie i tak dalej. Wiadomo, murawę, mamy fajnych ogrodników i tak dalej, psikają, także jest zielona, jest ładna. Ale mówię ci, tak jak ci mówię, z wyglądu to jest masakra, trawka nawierzchnia jest okej, okay. Syntetycznych boisk nie mamy w ogóle, ale właśnie w Omiszu, czy w takich już, wiesz, że tak powiem, miasteczkach obok i tak dalej, no to jest masakra. Tylko że od nowa, wracam do genezy, przez to, że te dzieciaki grają pod górkę, bo wiesz, Bałkany to jest tak, że masz morze, miasteczko. I od razu, wiesz, Bałkany. Grają w piłkę pod górkę, w dół, z bok, wiesz o co mi chodzi, więc wydaje mi się, że to im akurat nie przeszkadza i też nie przeszkadza jakby w rozwoju, tak? Techniki, taktyki i swoich umiejętności. I to można tak jakby fajnie zamknąć klamrą i zostawić jako puentę naszej rozmowy, że po prostu Chorwaci bawią się piłką na podwórku. Można tak powiedzieć, jak najbardziej można tak powiedzieć. Na pewno na południu, tam gdzie jest ciepło, Chorwaci bawią się w piłką, ale jak zobaczysz drużynę, która doszła do finału teraz 4 lata temu, Chorwacja, to nie chcę ci kłamać, ale jak się to mówi, w jedenastce startowej, prawda, w głównej, no to z Dalmacji, czyli właśnie z południa, jest na 11 graczy jest 8. Jest Może taka niestety. książka Kopalnia Talentów o biegaczach kenijskich, sprinterach jamajskich i myślę, że twoja miejscowość to też by się zaliczała właśnie do tej kategorii, bo już na koniec śmiało wymieniaj, bo Perisic, tak, Letica, Križanac. Ledica, Križanac, Josip Drmić. Letica, Križanac, Perisic, Josip Drmić, 5 kilometrów od nas Stipe Pletikosa, no i mamy też chyba w tym sezonie, nie wiem czy gra, ale mieliśmy gracza młodego w NBA, Zizić. Ale chciałem jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Jak zobaczysz drużynę Chorwacji, jest taka reguła 7 sekund, czyli jak jest pressing drużyny, no jak się mówi, no drugiej drużyny, tak? A ty zaczynasz powiedzmy od bramkarza, a oni już są już bardzo wysoko. Chorwaci, trenerzy i od małolata jest tak, że masz 7 sekund z podaniami, żeby podać piłkę do kogoś z pomocy i żeby zacząć atak. Nawet jak jest turbo pressing, oni już pod bramkarza idą, pod lewego obrońcę, pod stopera, pod prawego obrońcę. Nie ma nigdy. Nigdy wykop tam na wiesz, po prostu do przodu, a jak ktoś złapie, to złapie, a jak nie, no to będzie piłka dla tamtych. Zobacz sobie każdy mecz narodowy. Jak jest pressing, że tak powiem, drugiej drużyny, Chorwacja podaniami, bramkarz, lewy obrońca, bramkarz, szybko stoper do bramkarza, prawy obrońca już poszedł do przodu, bum, do prawego obrońcy, prawy obrońcy już do Modricza czy Kovacicza i już się zaczyna atak. Nie ma nigdy strzelanie piłki na hura, rozumiesz o co mi chodzi? I mają 7 sekund, żeby wyjść. I to jest po prostu jakby wpalane, czy jak to się mówi? Pajane. Wpajane, przepraszam, wpajane od 8-9 lat od juniorów po prostu, tak? I to jest fajne. I to na przykład nie widzisz w Polsce, bo po prostu jak jest już ktoś tam szybko atakuje jakiegoś obrońcę, to nie wiem, to bum i przód i niech Lewandowski się tam
męczy i może, nie wiem, główką komuś tam poda, a może nie. Tu nie, nie ma. Piłka ma być w ogóle po ziemi i mamy 7 sekund, żeby wyjść i podać do kogoś z pomocy. I dlatego ten program ma miejsce w swojej przestrzeni, bo znamy reguły 6 sekund na pressing po stracie, natomiast już wiemy, że Chorwacji mają 7 sekund na wyjście spod pressingu. I za to, i za wszystkie historie, i wszystkie przemyślenia swoje bardzo Ci dziękujemy. Naszym dzisiejszym gościem i fantastycznym rozmówcą był Red. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Extra Pass, Football Talks. Zapraszamy do odsłuchu kolejnych rozmów. Dziękuję Ci bardzo.